Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już szósty odcinek trzeciego epizodu z Assassin's Creed 3 Tyranii Króla Waszyngtona, Odkupienie. I coś czuję, że to już będzie naprawdę koniec, więc dajemy sygnał. Ostatnio były takie zamieszki, że normalnie srać mi się chciało, ale dobra. Oh yeah. Tak jest! I trusted him absolutely when we fought the British. Strange that these few years later I would risk everything to bring him down. Has everything been prepared for my signal? I have a man at the military district now. He'll know where the weaknesses are to be found. We will signal the beginning of the revolution and destroy their gunpowder all at one time. Super. Ach, będzie już ostro. Zlokalizuj szpiega Jeffersona. Okej, okay, dobra. Co ty robisz, Connor? Czy tam Radon, Hagedon? Lol, dobra. Dobra, dolecimy sobie. Spokojnie, na spokojnie. A tak go zdejmiemy. O, już niedaleko. O, mamy nawet skrzyneczkę. Uratuj co najmniej 3 ofy aha, dobra. No, come on. Dobra, poszło. Kto jeszcze? Tutaj. Koniec. Czekaj, gdzieś tu słyszę skrzynkę, jest. Dobra. No i dobra, interakcja. Ty, kto to był? Czekaj, no. Ty, znam tego typa. By my way of thinking, the best plan is to set that tower over there on fire, then topple it onto the depot. Mm-hmm. I will set the tower on fire. You set up those powder kegs at its base. On dał mu pistola. No. O lol. Dobra. Szybciej, ładuj się. No czyli do wieży używając wyłącznie łączonych lotów orła. Dobra. Fajne wyzwanie. W sam raz. W sam raz mi się to wyzwanie podoba. Pięknie, udało się. Ty, to jest ta sama wieża, na którą niegdyś się wspinałem. Dobra. Fuck, fuck! Dobra, uciekliśmy. Dobra. Się tak przemkniemy. Aha, to jest szpieg tego Jeffersona. Kurde, co ja robię? Dobra, teraz trzeba przewrócić wieżę. Dobra. O, udało się. Dobra. A 5 strażników trzeba zajumać. No chodźcie, chodźcie tu. 5, no please. Ciul, udało się. Pięknie, dobra. Dobra, trzeba dalej wieżę przewrócić. Ej, no. Kurde.
jestem w trybie zagrożenia. O, dobra. No, kto następny? Dobra. Ktoś mnie kamieniami obrzuca najwyraźniej. O kurde. No, zaatakuj. Dobra. Widać, że już to pomogło. Aha. Dobra. Aha, najpierw muszę odczekać, aż przestaną mnie atakować. Widać, że będę musiał tam wkroczyć do akcji. Okej. O, już. Sytuacja opanowana. Dobra, w końcu możemy zrobić to, co... Aha, moc niedźwiedzia. Dobra. O, już, wszystko. O kurde. Armagedon! O, jak to wybuchło. Kurcze. Wszystko pięknie, fajnie. Tylko zniszczeń jest sporo. Ale zamiechy, o kurde. No teraz to jest wojna, totalna wojna. Tak jest, gnębić błękitnych. O, ładnie. O kurde. Ładnie, ładnie, no. Co się dzieje dalej? LOL, to wszystko? Taki krótki odcinek? Dobra, widać, że to na serio było krótkie, ale nie wiedziałem, że tak krótkie. Nie no, serio, kurde. Myślałem, że to będzie koniec. Dobra, podlecimy sobie do celu misji i zakończymy kolejny odcinek. I myślę, że to już będzie ostatni w tamten. Dobra, nakarmimy jeszcze tutaj cywila. Dobra. Czekaj, są tu jakieś krzaki. Kurde, krzaki, szybko. O, są. Dobra. Wiesz, że jesteśmy na tych krzakach. Dobra. Nakarmimy sobie tu cywila. Co ty robisz? Jedź się, kręcę. A już, ciekawe, jakim cudem zostałem wykryty. Powiedzcie mi, no. Jakie to jest nienormalne czasami. Dobra, tak im nawieje. Dobra. Ja chciałem sobie polatać. To sobie też polatamy. What? Nie no, kurde. Musiałem się rozlecieć. Wiedz, że już po drodze nie napotkamy żadnych skrzynek. Więc chyba nic innego nie, nam nie pozostanie, jak tylko tam polecieć. Ten tłum. Dobra. Zakończymy już ten odcinek. Jaki krótszy. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się wtedy z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio i trzymajcie się. Na razie.